Cześć, z tej strony Aga Mirkowska. Dzisiaj przygotowałam dla Was tutorial na bardzo proste karty ATC z motywem cytrynek. Wykorzystałam najnowszą kolekcję Sunny Blooms. Z zielonego arkusza wycięłam trzy karteczki o wymiarach 3,5 na 2,5 cala, to będzie moja baza. Następnie wycięłam dwa białe arkusze, znaczy z białego arkusza takie kwadraciki o wymiarach 2 na 3 cale oraz żółtego arkusza prostokąciki, nie kwadraty, prostokąty o wymiarach 1,75 na 2,75 cala. Zanim jednak posklejam wszystkie elementy na bazę wraz z dystansami, na żółty arkusz przez szablon, taki w kształcie cegiełek, nałożyłam Nixa żel medium razem z oliwkową farbą w proszku. No i następnie sklejam wszystkie warstwy ze sobą, białe arkusze naklejam na dystansę i te dystanse z drugiej strony naklejam na zielone arkusze. Jak widzicie, jest bardzo ciepło u mnie w domu i mój medziuch po prostu się sam wylewa już z pakowania. W związku z tym, że kleję na tekturkę, czasem to lubi gdzieś ta tektura odstawać, nie jest tak idealna jak taśmy, przymocowuję sobie te moje przyklejone elementy takimi klamerkami, żebym była pewna, że ten klej mi dobrze tutaj wszystko zwiąże. Żółte arkusze z tymi cegiełkami postanowiłam jeszcze porobić takie plamy z farby w proszku. Zamaczam wilgotny pędzel w proszku, delikatnie w wodzie w proszku i rozprowadzam sobie tą farbę, robiąc takie plamy na tle. To jest bardzo ciekawe, ponieważ na tym żółtym arkuszu są takie elementy koronki, on jest taki idealnie żółty, tam są elementy białego, różne takie przecierki, ale tutaj postanowiłam zrobić takie fajne tło pasujące do listków cytrynki. No i w momencie, w którym mi ta pasta modelująca wyschła i ta farba już wyschła, naklejam to na białe, wcześniej przygotowane ramki. To jak widzicie, jest 1/4 cala, to jest różnica pomiędzy wymiarami i bardzo fajnie ta biała ramka tutaj podkreśla dodatkowo moje mediowe. Cytrynki wycięłam z okładki z kolekcji Sunny Blooms w ilości sztuk 3, dlatego powstało 3 arkusze, bo tyle tych cytrynek na tym arkuszu znajdziecie. I przy pomocy kostek 3D, taśmy takiej piękowej, przyklejam na dystansie te cytrynki do mojej bazy. Nie naklejam ich na środku, tylko trochę tą kompozycję staram się oznaczyć, także cytrynki będą klejone z prawym górnym rogu. W lewym dolnym rogu znajdą się napisy. Napisy to są po prostu takie naklejeczki przeźroczyste z napisami. Napis Adventure, bodajże Destiny i Travel. Cytryny kojarzą mi się z latem, z podróżami, z drinkami, z mojito i taki motyw podróżniczy chciałam tutaj właśnie przemycić. Następnie, żeby było jeszcze bardziej mediowo, jeszcze bardziej wesoło, żeby coś się dało i to wszystko się trzymało kupę, białe chlapnięcia. Ja wykorzystałam tusz akrylowy, natomiast możecie wykorzystać też białe gesso rozwodnione lekko, czy jakąś białą farbę akrylową, czy nawet farbę akwarelową. To wszystko zależy od Was, czym białym będziecie chlapać. Kropeczka nad i, czyli przyklejanie różnych elemencików, cekinków w kolorze żółtych, takich jetów brokatowych w kolorze ciemnozielonym, tak żeby tą kompozycję tutaj jeszcze bardziej wzbogacić. Jak widzicie, tutaj mały tatuaż, mała barączka z tatuażami mojego synka, postanowiła mi zacząć podkradać różne elementy ze stołu, co trochę wydłużyło moją pracę, ale finalnie ateciaki są gotowe. Doklejam jeszcze tutaj dodatkowo cekiny w innych miejscach, to są takie cekiny białe, zielone, tak żeby to wszystko pasowało do siebie. No to jest na tyle, jeśli chodzi o te karty ATC. Myślę, że przydadzą mi się na kolejny zlot. Dajcie znać, jak Wam się ten pomysł podoba. Pozdrawiam i życzę miłego tworzenia.